Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie o takiej pewnej rzeczy. Ten film jest oczywiście nawiązaniem i taką przestrogą do tego filmu, który został dzisiaj rano jakby opublikowany, a potem usunięty z no, niestosownych przyczyn. Więc jeżeli oczywiście jesteście chętni, żeby dowiedzieć się co nieco i przestrzec siebie samych przed jakimiś takimi niestosownymi rzeczami, no to zapraszam do oglądania tego oto materiału. Pogramy sobie i luźno wyjaśnimy co i jak. Dobra, więc zapraszam. Ja tutaj wsiadam w kombajn, lecimy na pole 2, a ja przy okazji będę opowiadał co, jak i do rzeczy. Słuchajcie, teraz tak. Jakiś czas temu stwierdziłem sobie, że zrobię dla Was nową serię na kanale, bo na kanale jest trochę wieje nudą ostatnio, nie oszukujmy się, coś tam się nowego wydarzyło jedynie w związku z nowym farmingiem, czyli 22, no tak, no ale nie oszukujmy się, mój kanał jest głównie zbudowany na tym, żeby były informacje i stwierdziłem, że zrobię serię, która się będzie nazywała Wbijam na losowe serwery Farming Simulator. Pierwsza część się dobrze przyjęła, ale potem jakby ta seria stała się takim trochę eksperymentem społecznym, jeżeli chodzi nie tylko o farminga, ale ogólnie o... Tak zauważyłem, że ogólnie o to, że to jest ogólnie, wiecie, ta seria miała polegać na tym, że trolujemy prosto ludzi, wbijamy na losowe serwery, trolujemy prosto ludzi i w sumie nikomu się nie dzieje krzywda, jest wszystko git. Ale zauważyłem, że powinienem się do tego odnieść i wyjaśnić wam pewną rzecz, że fajnie, że dużo osób zauważyło w komentarzach, że to może być dobry eksperyment społeczny. Z tego powodu, że po prostu nie oszukujmy się, ale nie powinniśmy jakby wierzyć we wszystko, co jest w internecie i ogólnie zauważyłem, że powinniśmy jakby przestrzegać się przed tym, co jest w necie. I ogólnie tak, co do tego usuniętego filmu, powiem tak, to był niezły eksperyment społeczny. I teraz wam powiem dlaczego. Bo wiecie sami dobrze, że ja ten film nagrałem dlatego, że to był troll, to był żart, po prostu mieliśmy tam wkręcić parę ludzi. Ale teraz chciałem powiedzieć jedną rzecz, na którą mi zwrócił, no czego trąbisz gościu, na którą zwrócił mi uwagę pewien widz. Jakby pewien widz zwrócił na to uwagę, że ten film jest trochę niestosowny. I czy nie powinienem jakby, czy to jest dobrze, czy go publikuję, bo jakby no jest średnio stosowny, co nie? Ale ten film miał być właśnie takim też eksperymentem społecznym i miał pokazać wam, że w necie nie można nikomu ufać i że jednak, mimo tego, że Farming jest to gra PEGI 3, to jest gra, w którą mogą grać 3-latkowie w górę, no to mimo tego, że to jest PEGI 3, tutaj grają ludzie starsi, nie oszukujmy się. I tam to właśnie wszystko pokazało, tamten materiał, ja go oczywiście mam na prywatnym, ale tamten materiał pokazał, że... Co tu się odwala? Tamten materiał właśnie pokazał jedną bardzo ważną kwestię, że powinniśmy pilnować swojego młodszego rodzeństwa i swoich jakby, swoich dzieci, bo to zależy, czy macie dzieci, czy macie młodsze rodzeństwo i przedtem chciałbym was po prostu przestrzec i ten film, który teraz nagrywam, ma być przestrogą właśnie dla tych, co mają jakieś tam dzieci albo młodsze rodzeństwo, bo ja sam mam młodsze rodzeństwo, mam 10 lat młodszą siostrę i jakby no ja bym nie chciał, żeby no ogólnie ona, jakby to wam powiedzieć, jakby ona grała w jakieś gry, w sensie dobra, no niech sobie gra już w te gry, ale chciałbym wiedzieć, z kim ona gra, bo ja czasami znaczy nie chcę powiedzieć, że kontroluję, ale czasem jakby podglądam to, co moja siostra ogląda na swoim kompie, bo ma własnego kompa i co jakby, i z kim ona gra, bo ja też się o nią martwię, ja nie chcę, żeby ona grała z jakimiś, kurde, nie wiem, typami, co mają po 18-20 lat, bo to już jest, kurde, przesadanie, to już jest trochę to są zwyrole moim zdaniem i takich zwyroli to moim zdaniem powinno się tępić i jest nawet na YouTubie, jakby to powiedzieć, jest nawet na YouTubie taki kanał, gdzie właśnie takich zwyroli, co piszą do jakichś tam młodszych osób, wytrapiają i można powiedzieć, że no ich łapią i bardzo dobrze robią, bo ja jestem za tym, żeby takich właśnie tępić, no za jaja i na latarnię, jak to mówią, nie? I właśnie
ten eksperyment społeczny i właśnie, sorry, jeszcze raz, przejęzyczyłem się. Ta seria, którą ja wymyśliłem, jest takim eksperymentem społecznym właśnie, która pokazuje, że farming to nie jest do końca bezpieczna gra dla wszystkich. Bo zobaczcie, ja sobie tak wbijam na innym niku, nie? Wbijam sobie tak na zmienionym niku, na jakimś tam, powiedzmy, Radku, co nie? I wszyscy nagle wierzą w to, że Radek, który wbił na serwer do losowej osoby, nie umie grać w farminga. No powiedzcie szczerze, ktoś, kto nie umie grać w farminga, nie wbija od razu na grę wieloosobową, tylko idzie i robi sobie najpierw samouczki, tak? No to jest pierwsza kolej rzeczy, bo wątpię, że osoba, która pierwszy raz jakby ma do czynienia z farmingiem, bije ci na jakiś losowy serwer i jeszcze będzie ogarniała, jak dołączyć do gospodarki i takie ogólnie podstawowe rzeczy. I kolejną sprawą jest to, że na F1 mogę sobie włączyć podpowiedź, co nie? Więc jakby to jest dowód na to, to jest taki mały eksperyment społeczny, że nie powinniśmy wierzyć we wszystko, co jest w internecie. I tak samo ten film, który został usunięty, teraz do widzów, którzy tamten film widzieli. Widzowie, którzy tamten film widzieli, to wy wiecie bardzo dobrze, o co tam chodziło w tym filmie. Wiecie, że to były trolle, to były żarty. No ale po prostu stwierdziłem, że ten film dam na prywatny, no bo jest niestosowny co do społeczności, a ja nie chcę jakby wyrwać bana od YouTube'a, bo wiem, że mimo tego, że to był żart, mimo tego, że to był troll, ten film normalnie jak wrzucałem, on przeszedł tą listę sprawdzania, no to nie chcę dostać żadnego bana. Nie chcę dostać bana na YouTubie, nie chcę jakby tutaj żadnych mieć roszczeń na YouTube'a, żebym nie mógł dla was rzucać filmów i tak dalej. I po prostu ten film jakby jest taką, tamten film można powiedzieć, że mogłem zostawić, po prostu zmienić tytuł i dać na to, że jest dla was, żeby był dla was przestrogą, dla ogólnie młodszej widowni. Ale nie zrobiłem tego, stwierdziłem, że po prostu go wywalę, bo może tamte osoby, które były na serwerze, mimo tego, że tam wiadomo, tam są ksywki, niki, a nie jakby jakieś tam imiona, no to jednak no może nie chciałyby być na takim filmie, co nie? I zresztą druga sprawa jest taka, że niekoniecznie ta seria z wbijania jest taką dobrą, bo jednak wbijamy do kogoś na gospę, do farminga, a może ktoś nie chce tej gospy jakby pokazywać publicznie na YouTubie. Więc stwierdziłem, że może lepiej będzie, jak to po prostu wywalę, żeby nie dostać żadnego roszczenia na YouTubie, żeby tutaj się nic jakby złego nie wydarzyło. I stwierdziłem, że nagram ten materiał, żeby zrobić dla was przestrogę, bo jak już mówiłem, tamta seria stała się takim eksperymentem społecznym. Zobaczcie, jak bardzo łatwo jest manipulować kimś, jak bardzo łatwo jest niestety, no tutaj nakłamać, co nie? I jakby ci widzowie, co widzieli tamten materiał, wiedzą, o co mi chodzi. Że powiem wam tak, ci widzowie, co widzieli tamten materiał i ci, co widzą ten materiał, ci, co nie widzieli tamtego, oczywiście, no wszyscy widzowie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Jak macie młodsze rodzeństwo, albo macie swoje dzieci, co nie? Pilnujcie ich. Bo to jest taki, zrobiłem taki eksperyment społeczny i widzicie sami, co jakby się działo. A ja ten film oczywiście mam tam na prywatnym i tak dalej, ale po prostu widzieliście sami, co się jakby tam działo, więc myślę, że nawet jeżeli wasze rodzeństwo gra w jakiegoś Robloxa, jakiegoś farminga, takie gry, które niby nie szkodzą, powinniście moim zdaniem takie rodzeństwo sobie trochę przypilnować i niestety, ale trzeba przyznać, że jednak gra online wszędzie, czy w farmingu, czy to w Robloxie, zawsze będzie jakimś tam niebezpieczeństwem w sieci, co nie? No bo dobra, no chyba, że ktoś gra na singlu, no to na single player to się nic nie stanie, ale jak wbijacie na jakiś serwer, powiedzmy byle jaki, no to uważajcie, bo tam możecie trafić na różnych ludzi. Bo w farminga grają też jakieś kurde starsze osoby i na bank w takie gry grają inni ludzie. Dam wam taki prosty przykład. Zobaczcie, co się dzieje, jak na grze online, powiedzmy w CS-ie, pojawi się dziewczyna na serwerze. Zobaczcie, co się dzieje. To jest moim zdaniem stulejarstwo totalne. Ja takich rzeczy nie toleruję, bo kurde, no to jest jakby chamskie, no laska se nie może normalnie pograć, bo zaraz jakieś typy ją, nie wiem, wyzywają albo coś tam, że no coś tam chodź tutaj, ten, nie? To jest takie chore, bo miałem taką sytuację w CS-ie, że po prostu, wiecie, jak gracie turnieja w CS-ie, w jednej drużynie jest 5 osób. No to nas było 4 i jakaś dziewczyna, bo normalnie na czacie głosowym nawalała. Oczywiście tam po angielsku nawalali, ja tak stwierdziłem, dobra, nie odzywam się, bo się zaczęło robić ciekawie, bo stwierdziłem, że się nie odezwę, bo zaczęło się robić ciekawie, bo po prostu te typy
zaczęły jakby tą laskę, tak jakby, nie wiem, zagadywać do niej, żeby do znajomych ich dodała. Są takie typowo stulejarskie rzeczy, których ja totalnie nie toleruję. Ja się tam śmiałem w ogóle z tych ludzi, bo ja sobie nie wyobrażam. No, nie oszukujmy się, kurde, jak chcesz poznać laskę, to sobie idź i poznaj ją w realu, a nie przez internet. Przez internet to ty nawet nie zweryfikujesz jego wieku. A co jeżeli to by była, nie wiem, jakaś dziewczynka, która ma, powiedzmy, nie wiem, 12 lat albo 11? No to wiecie, no też w internecie jest prawda taka, że jakby w internecie trzeba strasznie uważać, bo nie oszukujmy się, ale w internecie nie jesteście anonimowi. Pamiętajcie o tym, i też prawda jest taka, że tutaj jakby nic nie ginie, nie? Mimo tego, że ja ten film jakby, który jakby był wcześniej nawet, dałem go na prywatny, no to nawet jakbym go usunął, no to i tak YouTube go kurde. No archiwizację robi, o, że go po prostu jest w archiwum i to go normalnie, jak się chce, to można go przywrócić. Tak jak na przykład w przeglądarce macie historię, którą można niby usunąć, ale ją można normalnie przywrócić, więc jakby wiecie, no nikt nie jest w necie jakby anonimowy i wszystko, co wrzucicie do neta, no to potem jest jakby przetwarzane, więc powiem tak, powiem to w sumie ostatni raz i do tematu nie będę wracał. Ogólnie tamte filmy właśnie z wbijania na losowe serwery w farmingu były to oczywiście na początku zamiar tamtych filmów miał być po prostu żartem. Ale potem to się jakoś tak zrobiło, że zrobił się z tego jeden wielki eksperyment społeczny. I w sumie z jednej strony fajnie, bo mogę was teraz przestrzec przed tym, co jakby. Przed tym, żeby no jednak pilnować tych dzieciaków w internecie, bo widać, co się jakby dzieje. No, dzieciaki sobie jakby w momencie robią, co chcą. Miałem też tam kuzynów, jakichś tam też młodszych, zagrają w Forta po prostu, ale no jakby tam w tamtej grze, no to się nic jakby nie dzieje, a tutaj jednak Farming, ETS to są gry, gdzie no to jest więcej takich starszych osób, które mogą jakby narobić dużo złego. I mówię to ogólnie teraz, jeżeli mnie teraz ogląda jakiś rodzic, jeżeli mnie ogląda jakiś ktoś, kto ma młodsze rodzeństwo, jakieś kuzynostwo. I mówię to teraz właśnie do tego starszego rodzeństwa, kuzynostwa, czy też do jakichś tam rodziców, którzy mnie teraz oglądają. Słuchajcie, szczerze, jeżeli widzicie, że wasze dziecko gra tam w Farminga, w jakąś grę, w Minecrafta, i widzicie, że gra z jakimiś osobami, szczerze, nie obrazi się na was, jak zerkniecie, z kim ono gra, bo jednak, no nie oszukujmy się, no ale no, kurde. Nienawidzę takich, kurde, zwyroli, co tam, kurde, polują na takie małe dzieci, i powiem szczerze, że to jest dla was ogólnie wszystkich przestroga. Jakby dzieci są naiwne i dają się bardzo łatwo na wszystko nabierać, i chciałem po prostu do was jakby taki mały przekaz zrobić, że jakby nie wierzcie wszystko, co jest w necie. To jest kolejna sprawa. I po prostu, żebyście też uważali jakby na swoje tam młodsze rodzeństwo, bo wiadomo, jak mnie ktoś ogląda, kto ma 15-17 lat, no to wiadomo, że będzie wiedział o takich rzeczach. No, ale ja mówię o takich osobach, co mają po 10 lat i grają w takiego farminga, bo ja w swoim życiu jakby nie miałem chyba na szczęście, chyba nie miałem takiej sytuacji, że mnie tam jakiś starszy gościu czy gościuwa na coś tam namawiali. Nie miałem takiej sytuacji w życiu w grach, chyba nie miałem. Nie, chyba nie miałem. Tylko mówię, po prostu przestrzegam, żeby tego pilnować. Mimo tego, że to jest może farming, może to jest Minecraft, to są może gry jakieś tam, ten, żebyście kontrolowali, bo widzę, jak to w tych czasach jest. W tych czasach tak jest, widzę, że dajecie dziecku telefon i dziecko sobie po prostu gra, robi co chce, gra we wszystko, co chce, a nie we wszystko powinno. Więc to jest moje stanowisko co do po prostu tamtego filmu, który zniknął. Ten film po prostu zniknął, bo moim zdaniem był trochę niestosowny dla polityki YouTube. I tyle, jest on sobie po prostu na prywatnym i sobie tam będzie. Więc nie pytajcie się o tamten film, bo na pewno on nie wróci. Wiecie tylko tyle, że jest po prostu na prywatnym. I po prostu chciałbym was przestrzec przed tym, że w internecie się jakby nikomu nie ufa. I mówię, jeżeli mnie oglądają jacyś rodzice, jakieś starsze rodzeństwo, to zerknijcie czasem na te dzieciaki, z kim oni tam grają, bo to nigdy nic nie wiadomo, nie? A wiadomo, że jak ja na przykład trollowałem
w tych filmach ludzi, no to wiadomo, że ja jakby złych zamiarów w tym nie miałem, tylko to miał być po prostu troll. Mieliśmy się tutaj razem pośmiać i tyle. I tam jakby żadnych złych rzeczy, żadnych przekleństw, nic tam nie było. Po prostu to był taki luźny troll. Ale powiem wam szczerze, że ładny się zrobił z tego eksperyment społeczny i mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi w tym filmie po prostu chodziło, żeby tutaj wam przedstawić moją jak to się mówi, moje stanowisko, żeby po prostu wam, żebyście po prostu wiedzieli, bo ja nie lubię widzów zostawiać bez informacji, bo ja wolę jednak poinformować i jakby zobaczyć, jak to ludzie po prostu odbiorą. A jeszcze jakbyście się pytali, czy pojawi się kolejny odcinek z tej serii Wbijam na losowe serwery, to powiem wam, że nie, bo w komentarzach tam żeście były osoby, no to sorry, ale podawały mi takie, no sorry, ale ludzie, ogarnijcie się trochę, ja mówię tylko do tych, co tam komentowali tak strasznie ostro, bo jakby też, znaczy w sensie ostro, no podawali mi jakieś takie rzeczy, że mam na przykład, nie wiem, mam na przykład jakieś, mam wbić jako 60-latek i coś tam dziwne rzeczy robić. No ludzie, ogarnijcie się trochę w tych komentarzach, no nie robi się takich rzeczy, no to jest tylko gra i nie oszukujmy się. A ja też widzę, że przez tą serię wbijania na losowe serwery dostałem trochę hejtu, bo też może wiadomo, na tych serwerach są też osoby, które może nie chciały być na YouTubie, ich gospodarki nie chciały być na YouTubie i ogólnie może ich ogólnie niki i tak dalej. No nie chciały być po prostu na YouTubie i po prostu dużo osób też pisało w komentarzach, że tobie to się no cór chyba nudzi. Chyba ci się serie pokończyły, więc no stwierdziłem, że no nie będę już tego nagrywał, bo ja powiem szczerze tak. Ja nie jestem osobą, która patrzy jakby na wyświetlenia zbytnio. Ja wolę, żeby ludziom się coś podobało, wolę, żeby mniej ludzi mnie może oglądało, ale żeby być po prostu sprawiedliwym i stosownym do wszystkiego, więc mówię, o tamten film to już nie pytajcie, bo nie był zbytnio stosowny z polityką YouTube. Mimo tego, że tam nic złego w tym filmie no nie było, nie? Bo to tam tylko żeśmy trollowali, nie? Żadnych przekleństw za nic, ale po prostu nie był, mówię ostatni raz, że nie był zbyt zgodny z polityką YouTube. Nie każdemu też ten film jakby się podobał, dużo też osób pisało, że chyba ci się content skończył, że takie gówno nagrywasz, więc strasznie dużo hejtu dostały ten i u mnie taka seria, no to się już jakby więcej nie pojawi, a ja nie chcę na YouTubie być jakimś kurde, nie wiem, jakimś źle kojarzonym, że nagrywam badziewie, tylko chcę po prostu nagrywać fajne family friendly filmy, jak do tej pory robiłem, bo mimo tego, że czasem na kanale zdarzyły się u mnie jakieś tam filmy kontrowersyjne, na przykład tam jak za Rolenem i tak dalej, ale to były filmy, w których tylko wyrażałem swoją jakby opinię, co nie? A tak to myślę, że jest git, co nie? No, więc myślę, że temat uznaję za zamknięty. Jakby zapominamy o tamtym filmie, bo on już po prostu sobie nie wróci. Mówię ostatni raz, że usunąłem go, bo moim zdaniem był niestosowny, bo łapę w górę on miał bardzo dużo, masakrycznie bardzo dużo, ale był moim zdaniem niestosowny. Ta seria, która była, wbijamy na losowe serwery, myślę, że to był fajny eksperyment społeczny, bo moim zdaniem to był eksperyment społeczny. No i co, myślę, że przynajmniej mamy teraz jakąś przestrogę i mogłem wam po prostu powiedzieć swoje zdanie na ten temat, więc jeżeli mówię, macie jakieś młodsze rodzeństwo, jakiś ten, to luknijcie tam czasem, z kim oni grają, bo to jakby jest nigdy nie wiadomo, bo są niestety na tym świecie ludzie, którzy nie powinni jakby, wiecie sami, nie powinni chodzić na wolności, bo krzywdzą kurde dzieci, a potem się okazuje, że jak nawet wyjdą z tego pierdla, to potem robią to samo albo podwójnie jeszcze gorzej, więc po prostu to jest taka przestroga dla was. Myślę, że was nie zanudziłem. Ogólnie myślę, że temat był spoko, myślę, że temat was zaciekawił i myślę, że mamy po prostu wszystko jakby wyjaśnione. Ogólnie no co mam jeszcze powiedzieć, no może możecie się śmiać ze mnie, że no coś tam nie gadaj, bo farming jest bezpieczny w 100%. Nieprawda, bo farming nie jest bezpieczny w 100%. Nic nie jest bezpieczne w 100%, więc to jest taka przestroga, że uważajcie, z kim gracie po prostu w sieci. Ja nie mówię nie mówię o starszych widzach, o starszej jakby widowni, tylko ja mówię po prostu o młodszych, co nie? I do was młodzi, jeszcze tak na koniec tego filmu, uważajcie, z kim gracie, bo jakby
Dużo osób was może oszukać i tak dalej, a wiecie jak to jest, nie? Więc no, więc wiem, że mam młodszą widownię i jakby do was jest ten film, że wy właśnie młodzi powinniście uważać na to, na co trafiacie w sieci. Jakby nie bierzcie wszystkiego na poważnie i no nie ufajcie osobom, które z wami są nowo poznane w sieci, na przykład gracie z kimś Farminga, no to nie ufajcie gościowi, że ma kurna 16 lat, bo może mieć kurde 50 i może mieć złe zamiary, co nie, więc to jest taka przestroga dla nas wszystkich, dla was wszystkich. Myślę, że materiał wam się podobał. 20 minut już minęło, nie wiem kiedy. Myślę, że wyczerpałem temat. Myślę, że już nie będziemy do niego wracać. I co? Następny film na moim kanale pojawi się być może pojutrze, czyli w piątek. Jeszcze nie wiem, z czego będzie to materiał. No, wiecie sami, że teraz jakby jest ciężko z kontentem u mnie do Farminga, bo praktycznie temat Farminga 19 został już wyczerpany, jeżeli chodzi o jakieś tam nagrywanie gierek, w sensie ciekawostek i tak dalej. No ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Myślę, że coś się fajnego wymyśli i jeszcze do tego Farminga 22 przetrwamy, jeżeli chodzi o content, bo był rok poślizgu i gdyby nie ten rok poślizgu, to na bank już byłoby dużo contentu z Farminga 22, a z Farminga 22 myślę, że będzie wciul więcej contentu. Więc co widzowie, mi pozostaje tylko życzyć wszystkiego dobrego. Oczywiście myślę, że temat dzisiaj wyczerpałem. I pamiętajcie, niech to będzie taki, mówię, te filmy zbijania na losowe serwery Farminga to był taki mały eksperyment społeczny. Nikomu się w tym eksperymencie społecznym nie stała krzywda, tylko po prostu mówię, że to jest taka jakby przestroga, żeby nie ufać nikomu w sieci i w grach komputerowych. I po prostu tych, których może te eksperymenty społeczne lekko uraziły, no to przepraszam, ale myślę, że było to dobre pokazanie też tego, jak nie powinniśmy, jak po prostu tutaj w necie łatwo jest kogoś po prostu oszukać, więc myślę, że po prostu nie zanudziłem dzisiaj, myślę, że wyjaśniłem wiele rzeczy, myślę, że jeżeli macie jakieś ogólnie, nie wiem, macie jeszcze jakieś swoje przemyślenia co do tego, możecie pisać w komentarzach, oczywiście w dyskusję możemy jakąś tam wejść, tylko uprzedzam, że niech to będą komentarze takie normalne, co nie jakieś stosowne, bo wiadomo, bo ja lubię gadać z inteligentnymi ludźmi, a nie z belekim, więc co, ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, mówił Nocur, do następnego, następny film może pojutrze, cześć, na razie.